Loading. Chyba już, dobra, chyba już. Ale już zacząłeś, czy już ci się lać odechciało? Jedno i drugie. Już zacząłem. Jeszcze muszę tylko audio z gry dostosować, bo was będzie zagłuszać i możemy jechać. Mówcie coś, żebym was słyszał. Raz, dwa, trzy. Cały czas. Nie przerwajcie. Będę mówić, aż mnie kurde stąd wyprosisz. No, dobra, to chyba jesteśmy gotowi. Ale Grema nie słyszysz. To nie szkodzi. Słyszysz, Grema? Ja czekam na właściwy Archon. Moment. Słyszałem, że sobie kiepsko z Pokemonami radzicie, dlatego Archon zaprosił światowej sławy eksperta od spraw kieszonkowych potworów. Od spraw kieszonkowców. Ale ten specjalista niestety nie mógł się dzisiaj pojawić, więc... więc macie mnie jako zastępstwo. Wow, dzięki za suba na sam początek. EM3. Witam na kolejnych Pokedziałkach. Po raz pierwszy na Twitchu. To jest evenement na skalę światową. Jeszcze nikt nigdy nie streamował Pokemonów na Twitchu. Się nam kokoszka wpadła do Tipjara. Witam was bardzo serdecznie. Nazywam się Dark Archon. Są dziś ze mną, jak zawsze, moi fantastyczni goście. Adzior z aureolą zrobioną ze światła. Masz fajne godreje na tej karcie graficznej. To już nie zauważyłem. Dzień dobry, wieczór. Jest również Dorczenzo. Dzień dobry. Dobry wieczór w sumie. Po mojej prawicy, waszej lewicy, czyli jest tak politycznie agnostyczny, Grem. No elo. A nie wiem, co tu robię. Dzięki za suba, Polarek. Myślę, że tych subów będzie dzisiaj bardzo dużo z uwagi na to, że jesteśmy przenosimy. Teraz na Twitchu i Peter również. Za każdego suba do Tipjara wpada nam kokoszka. Fajnie, będzie żółto w Tipjarze. Za każdego donate'a wpadają różnokolorowe grunie i za każdego bita wpadają różne cheery do słoiczka, tam do kufelka. Tak. Kto pamięta, gdzie jesteś? Kogo nie było tydzień temu? Adziora nie było tydzień temu. I Grema. I Grema. Więc... Ja byłem na jednych Pokedziałkach. Tak? No przecież byłem w Cybermachinie na Pokedziałkach, które były nie na żywo. Chciałem zrobić sobie więcej podbródków, ale więcej się chyba już nie da. Dorian pamięta. Tak, jak tak, klatkuje ta gra, co się dzieje? No, na konsoli grasz. Ja wiem, że z jakąś dziewczyną streamowaliście ostatnio. Z jakąś tak, no była ta. Ta sławna streamerka. No i oj, że... dzięki za suba. I że szukaliście gry. Blondyny chyba. Ale na koniec to ja nie wiem, gdzie to było już. Ach, mówisz o grze, dobrze. Właśnie jak skończyliśmy? Tak, chyba mnie pokonali potem pod koniec, czy jakoś tak, chyba tu musimy iść. Nie pamiętam w sumie, co się działo, bo ja za bardzo nie ogarniam tej... Ej, czemu jestem wyrzucony? To weź tutorial teraz. W sumie dobrze, że mamy Grema, bo on mi tutaj wszystko wyja... Co to jest w ogóle? Aha, to są te... Bookmarki, fuck. Możesz to wrzucić do słoiczka w sumie, zamiast tam używać, wiesz, w Pokemonach. Bo takie też są kryształki. A właśnie, dostaliście w tyłek od bossa. Tak, tak mi się wydaje właśnie, że... Adziora nie była najlepiej, serio? Wie co się działo. Ile ty masz lat? No bo my jak gramy w te Pokemony, to zazwyczaj nie patrzymy w ogóle na grę, tylko sobie gadamy i gra się w sumie samo. Ja tu was muszę przypilnować, bo takie rzeczy to... Dokładnie. No po prostu nagrałeś gameplay, jak pisałeś recenzję i teraz tak, się... Tak, patrz jak pomordowałem tutaj już. Przejechałeś autem. No dostajesz buffy jak ten, za combo, jak w GTA. A, bo tu zginęłeś i cię przeniosło z powrotem. Po prostu musisz railgunem, to jest... musisz. Grem właśnie nie wiedział, kto to jest mój chłopiec Gazma. Tak tamten właśnie... Znaczy nie, to jestem ja. Tasek, o, to jest mój chłopiec Gazma. On jest memem teraz w internecie, bo jest bardzo fajny. Fajny koleś, ma na wszystko wyrąbane. I no. Dzięki za suba, taki... Honestas. A się na dziękujesz dzisiaj, stary. Kanji? Bo tak wygląda. I Jotamus, ale dzisiaj będzie subów, ale będziemy bogaci, panowie. Pokażę wam te pieniądze. Przez wam zdjęcie. W której ręce? Ja nie wiem, czy ktokolwiek powinien zaczynać granie w finale od 13. Najchętniej to bym poradził komuś, żeby 13 ominąć szerokim łukiem. Podobno za każde 100 bitsów grem gra sekundę w Minecrafta, na kolejnym gramy tentywnie.
Grę... Masz to gdzieś na papierze? Masz mój podpis na tym? Grem za każdego donata założy na głowę element kostiumu z Pokémonów. O fuck, zapomniałem o tym Pokémonie. Raczej bym się spodziewał takich czapek, jak są w Miiverse. Jak działają te bitsy w ogóle? W sensie, jeśli chodzi o właśnie liczbę i tak dalej. Bitsy na Twitchu działają tak, że można je zdobywać za darmo, oglądając reklamy. To nie działa niby w Polsce jeszcze, więc w Polsce nie można. Jak zwykle gorzej. Można je kupować normalnie. Kupuje się je normalnie, a potem się wpisuje na czat cheer i numerek i tyle bitów się wrzuca do kubeczka. To działa dokładnie tak jak donaty, tylko 50% kasy bierze Amazon. No chyba, że są te darmowe, nie? To dobry, dobry deal. Jak masz normalne donaty, to dostajesz praktycznie wszystko, nie? Z powrotem. Aha, czekaj, bo musimy bić tego golisopoda. Dlatego się pizzy nazywa, bo to są takie okruchy z pańskiego stołu. To są te pizze od doktora Dre, nie? On je, tak, nie się siedzisz pod stołem jak taki pies, tam pod stołem Amazona, się tam obżera mięsem, ci rzuca takie pizzy tylko. Tak działa, o, Krzysiek pokazuje właśnie. Za oglądanie reklam poprzez VPN twórca może nie dostać ani centa i pieniądze są zamrożone. A może dlatego polscy streamerzy, bo ktoś pisał wcześniej, Polska że nigdy nie będzie legalny. Streamerzy mają z tym problem. A jednocześnie wszyscy reklamy oglądają. Wszyscy wygrywają, oprócz streamera. Leafstorm, Dropkick. Tak, przegramy to znowu. Zostaniesz w cymbał, bo nie chciałeś ode mnie Pokémonów. Jak ten, to dużo zabawy VPN i reklamami, mówi Jacenty Hasło. To i jak... Zginę, to nie wiem, to się powymieniam z ludźmi. Ale ten czas czat wszystkim miga tutaj z tymi subami, cheerami, ja pierdzielę, a się dzieje. Dobrze. No bo ludzie widać się stęsknili strasznie, za gremem na pewno. Wow, Kokocha wywaliła właśnie trochę bitsów. No, o, teraz ucieknie. Ten jego skill jest wkurzający strasznie. Ja tam mu spytam, ile od ceny dostałem za udział w pokedziałkach. Ile dostałem od ceny za udział w pokedziałkach? Mam wołać księgową, żeby zapytać? Tak naprawdę wszyscy się teraz cały czas się zrzuca, żeby spłacić Grema w dzisiejszym odcinku. Dokładnie. Po to, żeby spłacić moją kamerę. Jest ten... Za garze tutaj. Mówi się garza? Ale ogólnie fajnie. Fajną macie jakość tej kamery nowej, nie? A dziurpacz, fajnie ich widać, warto było kupić. Znaczy ja pomyślałem sobie, że to jest ten, fajna postprodukcja, bo wygląda takie sklejone to tło na green screenie, że wygląda jakby byli w jednym pokoju. Nie, magia technologii, tylko jest taki glitch, że jak za bardzo rękę w prawo, to nachodzi na Grema. Przechodzi przez niego niestety. No bo to ty masz green screena za sobą, nie? Na którym jest Grem, więc wszystko mam się zgadza. Mam Grem screena za sobą. Grem screen. Dobra, freeze dry, icy wind. Co zadaje więcej? 55. 70. Freeze dry, it is. Ten atak jest taki mocny. Dlaczego ten atak jest taki mocny? Grunio! O, oh, wow. Spoko, jeszcze w tym odcinku nie przegrałeś tej walki, więc spoko. Ile razy uwaliłeś go raz poprzedni? Na razie. Wybraliśmy startera. A to jest boss fight w ogóle? Czy tak, co? Tak. Wybraliśmy startera na początku trawiastego i to był ognistego. I to był bardzo zły pomysł, bo on jest beznadziejny. Kotek, tak? Tak. Edgelord? On jest bezużyteczny w tej grze. Nie mamy nic w ogóle, żeby walczyć z tymi Pokémonami. Możemy użyć Waterium Z albo Snorlium Z, ale nie mamy chyba dla niego ataku z tym Snorlium Z. I mamy jeszcze Fightinium Z. Zrobię tego... Wezmę tego Slowbro i zrobimy... Chociaż nie, już użyłem przecież. Czy ty możesz to wygrać wreszcie? Masz! Trzymaj! Graj! Daj mi, ja ci to przejmę. Jak zginę, to będziesz miał... Fuck. No bo oni na jednego strzała, kurde, nas zabijają. Możecie grać po jednym po prostu. Jak Archon zginie, to wtedy Grem przejmuje tak. Konsolę. A potem ja. Jak Archon zginie, to mu zrywamy plaster z woskiem z nogi. Jak Kizakowi negatywnie.
To by go zmotywowało. Ból, nic innego. A już widzę, po alkoholu musiał się grać. Już mówię, nie. Ja mu się już nie chcę, siku. Już mi się nic nie chce. A właśnie, czat jest winny dlatego, że krzyczy, jak się spóźniamy, bo przez was Archon dzisiaj nie mógł iść ten, za potrzebą. No nie wierzę, grem na pokedziałkach. Panowie, zgodnie z donatem zeszłego tygodnia melduję wykonanie zadania. Wracam jako inżynier. Pamiętam tego donata, gratulacje. Super. Ktoś zrobił coś ze swoim życiem, a ty siedzisz i grasz w Pokémony. Demoniczne, dziwne rzeczy. Zdrowie inżyniera. Zdrowie. Czemu ty pijesz takie siuśki? Patrz co się pije, Adzior. Patrz. Jeszcze cytrynka. O fuck, Kaszanka kogoś zabił. Gruniobot nie działa. Czemu nie działa gruniobot? Ktoś się skarży, że... Ale Mubot jest. Lepszy. Ja zapomniałem, że mamy Mubota w ogóle. On tam chyba od tych 2 lat siedzi na tym czacie. Zemnuje. To smutne musi być. Skłatował, dlatego masz jeszcze tylko umowę. Charytatywne aukcje. Dawałeś jeść Archon jemu? Jak siedział? 2 lata. Najwyraźniej tak. On się nauczył już nie walczyć i po prostu ten wymyślił pokojowe rozwiązania, tak jak wszystkie boty, które zostawisz same sobie. On się karmił ludźmi, którzy przypadkiem wpadli na ten kanał przez ostatnie 2 lata. Tak, fantastycznie nam poszło. Naprawdę nie mam pojęcia, co mamy zrobić teraz. Albo git good, albo przygrindować. No. Jakiś pomysł? To nam wyślę jakiegoś fajnego Pokemona. Ja ci mogę jakiegoś poszukać. Bo się już chyba dodaliśmy do tego, do friendzone'ów ostatnio. Znaczy tak? Ostatnio chyba 3 tygodnie temu, tak mi się wydaje. No to weź się połącz, ja się połączę i zobaczymy. No to nam się jakiś system update muszę zrobić. No to akurat. Dobra, to słuchaj, ty zrób ten system update, a ja w takim razie w tym czasie spróbuję jeszcze raz, no bo to nie będę czekał niepotrzebnie. Spoko. Tylko tak, teraz... Ty tam pewnie z 50 level możesz już ten ogarniać, nie? Tak, tak. 2 litena. O, super pomysł. O, ja też nie mam software'u nowego. O, dzień dobry. Konsola będzie resta... O. Nie, wróci do gry chyba. No, dobra, to spróbuję jeszcze raz i... Jak się nie uda, to będziemy kombinować. A to by było bardzo Nintendo, jakbyś dostawał komunikat w grze, że nie możesz się połączyć i by cię wywalało, albo robiło update i restartował konsolę. To było bardzo w stylu wielkiego N. Pewnie tak będzie na Switchu. No. Na Switchu ta lista friendsów będzie znowu osobną aplikacją, jak na tak? Wii U. Jak się ktoś doda do friendsów, to się będzie restartować. Nintendo, więc... Ja się tak martwię o ten system operacyjny na Switchu. Oni tak nie potrafią tych rzeczy robić w ogóle. I tak kupisz, i tak kupisz. Tak samo jak ja kupię. Marzec będzie kurewnie drogim miesiącem, niestety. A jaką recenzję fajną zrobisz na podstawie tych wszystkich gier? To ja się o to martwię. Ja tak sobie patrzę, kurde, nawet jakbym kupił wszystkie startowe gry. Zagrasz w Isaaczka i będziesz miał wszystkie kupione. To są same indyki, takie co na 3DS-ie chodzą. I to wszystko w cyfrze oczywiście. I Zelda. I na podstawie tego ja mam zrobić recenzję konsoli. O, system settings podobno wychodzi na premierę. Zawsze goty na nintendowskich konsolach. Tak jest, jutro zaczynamy maraton Metal Gear z Gremem. Ładny nick. Metal Gear Solid. Kept you czekać, co? Tylko cały czas nie dostałem jeszcze opaski na oko. Będę musiał poczekać do... Ja ci zaraz... załatwię, nie ma sprawy. Dzwoń na pogotowie. Kiuzak! Archon, czy na 55 levelu Rock Poison się zadowala na tego typa? A nie wiem, ty mi powiedz, ja się nie znam no, na Pokémonach. No bo on tylko... jest chrząszcz, to jego ciepniesz chrząszcz. Albo z Poisona, albo z kamienia i ten... Znaczy... Mówi się Bóg typę, a nie chrząg. O. Nie bluźni. Na Tazosach były chrząszcze. To jest jedyna. Były chrząszcze, wkurzało mnie to. Co to jest za kurde typ Pokemona? Chrząszcz? Brzmi w trzci. Ten co brzmi właśnie, powinien mieć sync, a tak. Powinien mieć błąd. To jest bug type. Albo ci mogę pożyczyć Feroła na 44. Pożyczyć? To nie chcę. Znaczy, dobra, pożyczę. Torki po Persona 5 dopiero. Persona 5.
Wow. Tam jeden bit nam utknął w tym dzbanuszku i cały czas się obraca. Między kurami. Fizyka kolizji, bo ten wygliczowała mu się. Parasekt. Nieszczęśliwy ten luchador nasz. A co jak się zapełni słoiczek? To się wysypują potem z niego. Jak im większy donate, tym cięższe są te kawałki. I jak rzucisz taki wielki, to się wszystko tak rozpryskuje. Rzućcie tak z 500 zł, to zobaczycie. Ale szkoda, że to co wypadają, to tracisz, co nie? Za suba. Ale jest zawsze też ryzyko, że nie trafi do tego dzbanuszka, więc trzeba dwa na wszelki wypadek. No, mogą się wysypywać, mogą się zacząć przesypywać po prostu w takim szczęście. Vibrava. Będziemy się nimi nacierać. Jaki ptaszek! To jest ważka, tak? Mhm. Był już Pokémon ważka. Janma, no właśnie. Dobrze cię robi ten Pokémon. Dobrze cię robi. To nie jest efektywny, ja myślałem, że on jest trawiasty. Albo nie, on robak. Jest dragon. Aha. To nie wygląda. To zmienia postać rzeczy. Zginie i tak. Did you just assume his gender? Tak. Może pod wolą mu wybrać. W poziomku jeszcze nie mieliśmy. A nie, kiedyś Archon zaprosił całego TS-a na live. Ej, raz mieliśmy na pokedziałku prawie 100 osób. O, no. Jak byliśmy w Cybermachinie. To był ten poprzedni pokedziałek, na którym byłem. To był 3 lata temu, Dorian? 3, 4? 2013 chyba. To było chyba przy premierze Y-ków. Y-ków? Nie, to jeszcze było wcześniej. Cholera, autentycznie nie pamiętam. To była fajna impreza, pomimo tego, że Gurgi na niej był. Wydaje mi się, że jeszcze było Black i White któreś, jak graliśmy. Nie, bo mówiłeś, brawo Nintendo! No a to co? Tamten mem się narodził, bo to było, że mogło chodzić na ukość. To chodziło o to, że można było na ukość sypał spoilery. Ok, Jotamus pisze, że sierpień 2013. No to mówiłem. Jak ten czas leci. I wtedy powstały chyba te nasze drinki pokemonowe, które są klasykiem w cybermachinach i się uczy. Dinozaury i tak dalej? Dobre były. No. Dzięki za suba, Stefan. Dobre. Będę milionerem teraz. Pieniądze robić na kolegach po fachu. Bloom Doom. Taki żyd z mema teraz, nie? No, ten co tą kamienicę ma w pokemonach. Dorian, ale to był absolutnie twój najlepszy żart w historii tego w ogóle serwisu. Super, ale sobie dałem radę. Czemu żart? Nie wpadłem na to, że to jest latający duch. To jest latający duch, prawda? Tak wygląda. A może to kolejny smok jest, bo kolejny nigdy smok. Nie wiem. Dobra, ale chociaż obrywa tym. Nie, no brawo! Z rozpędu znowu. Ja i on ci teraz przeprogramuje heksy. No on też obrywa tym Sandstormem chociaż. Ja nie lubię tej gry. Ale powinieneś pod ten efekt podłożyć odpowiednią muzykę. Po tym samym tytule. Jaki efekt, co? Darude? Sandstorm, tak. Fajny ten atak Darude. Takimi rzeczami zająć. Oni sobie modują, już są mody takie do poksu, że sobie tam Pokémony modują nowe, jakieś tam pierdoły. Nie ogrywałem nioch, ale sporo oglądałem, jak Archon to grał od wczoraj. No, całkiem nieźle mi idzie. Całkiem nieźle mu idzie i im dłużej oglądam tą grę, tym większą mam ochotę, żeby ją kiedyś zadychę kupić. Grałeś, Dorian? Ty lubisz takie gierki? Nie, jeszcze nie, ale nie chce mi się wierzyć trochę, że dobrze ci idzie w sumie. Złoił wczoraj ze dwóch bossów i byłem świadkiem tego wydarzenia. No, w jeden dzień. Skończył wczoraj na takim, który się zaczął gliczować i spadał mu przez podłogę. Tak. Nie wiedzieliśmy, o co chodzi, bo walczyłem z tym bossem chyba 3 razy i za każdym razem... Ganiał go jak w Benny Hillu dookoła słupa, a potem spadał przez podłogę i musiał zapieprzać przez całą arenę z powrotem. No właśnie, tak stałem chyba z 10 minut i tylko patrzyłem, jak ten boss tam biegnie przez całym ten i wbiega z powrotem do mnie, znowu sobie trochę chodzi i znowu spada przez podłogę. I nie mogliśmy ogarnąć, czy tak ma być. Nie miało sensu kompletnie. No więc... No to na YouTube widocznie Nioh łatwiejszy niż Pokémony, no. No jest łatwiejsze niż Pokémony, zdecydowanie. Dobra. Pokonanie.
A jak wam się, a propos właśnie też gram, jak wam się podoba setting tej gry? W sensie, że wiecie, chodzi mi o klimat taki japoński, czy na przykład... Co, ja go tak średnio, bo jest za dużo obcobrzmiących nazw, które nic mi kompletnie nie mówią. Ja się po prostu czuję wtedy kompletnie zagubiony. Ale przypuszczam, że po paru godzinach, wiesz, nauczysz się tych podstawowych terminów. Pewnie tak. A dla mnie chyba Bloodborne właśnie miał najfajniejszy klimat taki, jeśli chodzi o te soulsowe gry, powiedzmy. No, a grałeś w trójkę na przykład? Była taka dość mocno przystępna dla first-timerów, jeżeli chodzi o Dark Soulsy, nie tylko Souls-like'i, ale... Ja tak... Jeżeli Bloodborne ci się podobał, a średnio miałeś ochotę na granie w Soulsy 1 czy 2, to trójka może ci zmienić swoje zdanie. Okej, właśnie 1 i 2 tak sobie. Właśnie Bloodborne mi się wydawał taki najfajniejszy, ale w trójkę nie grałem, więc w sumie... Jak będziesz miał kiedyś okazję, to rzuć okiem, bo wydaje mi się, że wyciągnęli kilka wniosków i nauczyli się kilku lekcji z Bloodborne'a i... Okej, zapisuję. Zajrzeć do trójki. Nie, spoko, dzięki w sumie, bo się nie interesowałem. A jak mówisz, że przystępne, to dla mnie akurat... No ja kiedyś miałem bardzo długie zęby do gier From Software'u, a pamiętasz, że ja przecież importowałem ze Stanów pierwszego Demon's Souls'a, kiedy oni w ogóle nie mieli jeszcze planu wypuszczać tego w Europie, więc... Właśnie, jeszcze Demon's Souls. Demon's Souls'y ja grałem. Ale tak daleko to bym się nie cofał na twoim miejscu. Soulsowy gierek, najlepszy gothic, no. Tam się trzeba nieźle namęczyć, żeby cokolwiek ugrać, no, to tak, prawda. Janek i jego gotyczko propaganda. Tam jest walka ze sterowaniem. To jest... Najcięższy boss właśnie w grze, sterowanie. Dobra. Cofnąłem się, żeby się wyleczyć. W jakiej cybermachinie graliśmy w 2013? W katowickiej? Bo chyba katowicka wtedy tylko istniała. Tylko taka była wtedy, to była jedyna. No. Niedługo po otwarciu. Pierwsza. Potem był Poznań, czy Kraków, co nie otworzył? Kraków, nie. No, Poznań to był późno dość. Dobra. To teraz muszę zmienić kolejność tych Pokemonów, żeby miała więcej sensu. To chyba zacznę od Kaszanki. Kaszanka over kiełbasa? To pewnie nic nam nie da i tak na strzała zdejmą. No, ale... Przynajmniej próbuję, dobra? Jak się nie uda, to zrobimy update i spróbujemy. I robimy podmiankę. Tak. A swoją drogą, bo rozumiem, że o niochu była rozmowa, tak? Dobrze tak. Słyszałem? Mm-hmm. Nioch. A ten, jak jest tam w nio to jest taki czysty action, czy tam są elementy jakieś takie roleplayowe? Bo ja w sumie nie zaznajomiłem się jakby z mechaniką. Jest gigantyczna ilość menusów, bonusów, statystyk i tak dalej. Jest dużo pasków postępu, które możesz oddać. Każda broń ma swój własny pasek doświadczenia. I jest dużo fabuły jak na taką grę. Są zawsze, przed każdym zadaniem są jakieś cutscenki, są jakieś tam dialogi. Sidequesty na tych samych mapach, które są. Są postaci, z którymi się rozmawia, więc jest, no, jest tego dużo więcej niż w Soulsach, bo tam wiesz, fabułę chłoniesz przez opisy przedmiotów i bardzo rzadko występujące cutscenki, a w Niohu jest tego dużo, dużo więcej. No tak, ale na przykład zarówno w Soulsach, jak i w Bloodborne, mimo tego, że miałeś te różne elementy, to mogłeś na dobrą sprawę je olać, takie miałem wrażenie. Dużo łatwiej zignorować. Tutaj są dialogi, których nie da się pominąć chyba tych... Nie, ale mówię o samych tych, wiesz, mechanikach, ale suwakach, nie, no to tutaj też masz tak, że jak zrobisz błąd, to niezależnie od levelu cię zarąbią. Nawet na pierwsi przeciwnicy, więc te levele, one nie upraszczają jakoś szczególnie gry. Nie, ale właśnie mi chodzi o to, że przynajmniej w Bloodborne i w Soulsach drugich nawet w dużym stopniu ja miałem takie wrażenie, że nie możesz sobie tak do końca zepsuć postaci na przykład. Ja też mam wrażenie, że tu się nie da zepsuć. Ja na przykład sobie wybrałem, na początku wybierasz specjalizację. Wybrałem sobie topory i miecze, a jak muszę zmienić na cokolwiek innego, to ja nie odczuwam jakiejś dużej kary za to, że na przykład gram bronią, do której się tam nie szykowałem. Statystykami, bo też dopakowujesz statystyki w trakcie gry. Ale sam system levelowania jest bardzo podobny do Soulsów, czyli każdy podniesiony poziom statystyki, niezależnie od tego, jaki jest ten pierwotny, kosztuje więcej, tak jak w Soulsach. Pulverizing pancake! I... Zgubiłem myśl. Że bardzo podobny sposób levelowania. Więc mówię, nie grałem, ale obserwowałem, jak reagują potwory i tak dalej. Nie dał ci zagrać? Będzie bardzo... Nie było od początku dostępnej opcji respeka, ale wydaje mi się, że gdzieś później w grze będzie taka możliwość. Tylko, że jest sporo mniej tych drugorzędnych statystyk na przykład. Albo są poukrywane, ale nie ma tego tyle co w Soulsach. No to ciekawa sprawa.
Ale mówię, menusów jest tyle, masz różne błogosławieństwa, tak. Tu jakiś prestiż tego, prestiż tamtego i to się wszystko nawarstwia, jest tego cała masa. Ale ewidentnie widać fajnie, że co się rozpoczął taki trend fajny tego typu gier, bo przecież i dwuwymiarowych kilka powstało w ciągu ostatnich paru lat takich. No jest, chociażby z Souls in Sun. Okay. Na przykład. Chyba i naprawiłem nasze desynchro. Fajne to i mimo tego, że ja tak do tego trendu doskakuję sobie tam z boczku czasami, to ten, tu się bardzo cieszę, bo się taka świeżość jakaś nadeszła dzięki temu. No, a propos fajnych trendów, tak tylko taki fun fact, że niedawno mieliśmy fajną rocznicę, mianowicie trzeci rok upłynął od powstania Twitch Plays Pokémon, tak a propos Pokémonów i Twitcha. Serio? 3 lata minęło? Tak, to było 3 lata temu. O kurczę. O kurczę. To był ciekawy eksperyment. I naprawdę to był jedno z takich wydarzeń, takich mód krótkofalowych, w które naprawdę wsiadłem i śledziłem i jarałem się i kibicowałem i potrafiłem całe dnie oglądać. Pierwszy run szczególnie, to było coś pięknego. Kojarzysz Twitch Plays Pokémon? Tak, tak, potem widziałem Twitch Plays Dark Souls. No i przeszli cokolwiek? Doszli chyba całkiem daleko, ale nie jestem pewien, bo ja nie mam czasu śledzić takich rzeczy. Jakoś sobie ja nie wiem, czy jedynki nawet nie przeszli. Google. Twitch Plays Dark Souls. Aż zrobi teraz break tak. Breaka, a ja zmienię na walczącego Pokémona. Tak, Twitch Plays Dark Souls został przejśnięty. Fuck! Nie te lata! Ale podobno to nie było aż tak randomowe, tam jakiś inny algorytm. Nie, tam chyba system musieli zmienić w trakcie rozgrywki, bo utknęli gdzieś na jakiejś ścianie czy coś takiego. Tak. Tak, 28 dni im to zajęło i nie było aż tak, mówię, zero-jedynkowe jak Pokémon, no ale tym niemniej szacun. Tęsknię w sumie za takimi... Dobra, spróbuję scheezować. No jak, masz na pokedziałkach. W sumie też tak randomowo. Ja chciałbym Twitch Plays Dark Archon na przykład. Ej! Ja chciałbym Twitch Girls Play Dark Archon. I na przykład jak ktoś napisze pacha Archona, to Archon robi... A jak napisze nos, to kicha. Nie na tym portalu. Za żetony się takie rzeczy robi. Za żetony to na troszkę innym serwisie. Po godzinach. Na którym też streamowałeś już Pokémony, więc... Czemu ja nie streamowałem nigdzie? Ja jestem, wiesz, z tych, co uważają, że wszystkiego trzeba spróbować. No, raz Pokémony to... Raz Pokémony na szołapie to nie... To nie streamer. Ktoś pyta, czy będziemy mieli recenzję For Honor. Chyba nie mamy For Honor, nie? No to w betce teraz jest For Honor, no, prawda? Promak chyba jeszcze nie rozsyła. No ale to nie zapowiada się. Ja ci mogę, że wystarczy to do recenzji? Tobie by wystarczyło. Shots fired. Ej, kurde, muszę znaleźć ten kanał gościa, który robi recenzje na podstawie trailerów i to całkiem na poważnie. Jeżeli ktoś z czata kojarzy, o czym mówię, ja to... Ja go chyba widziałem kiedyś, ja miałem dużą bekę. To jest ta strona polygon.com, to jest to? Ja widziałem, jak oni grają, to by miało więcej sensu. Tak. No, to kurde! Nawet nie zdążyłem nic zrobić i on już nie żyje. Napalony dresiarz. A, pamiętam. Ktoś pamięta. Może to był on. Na czacie sugerowane jest, że dzisiaj mija równe 4 lata do rozpoczęcia pokedziałku. Naprawdę? Właśnie. Jeżeli tak, to jest aftopa. To 4 lata temu już istniały Pokémony? To pasuje, 4 prowadzących, ja wiedziałem od początku. Taki był plan od zawsze. W ogóle cud, że ten 3DS tyle czasu wytrzymał. Nie, nawet więcej, Archon. Więcej nawet. Bo mam pokedziałek 3, teraz znalazłem i został... A nie. Pomyliłem kwiecień ze styczniem. Pomyliłem liczbę. Zdarza się najlepszym. Więc może mamy teraz szansę. Ale jest co najmniej blisko tych 4 lat faktycznie. Pamiętam, jak Archon mówił o Katarzynie na walentynki. Nie mówcie nic nego. Nie wiem, o jaką Katarzynę chodzi, ale wszystko jest możliwe w sumie.
No nareszcie coś udało się ugrać. I tak przegramy. Pokedziałek 2 na stronie arm.eu został wrzucony 25 marca. A to w sumie to taka płynna była granica tego, kiedy się zaczęły pokedziałki. Bo ten pierwszy pokedziałek to w sumie nie był pierwszym livestreamem z Pokemonów z tego Fire Reda bodajże, w którego graliśmy wtedy. Z Masquerade. Nie wiem, co teraz zrobić. Grunio jest super efektywny, ale to nic nie da, bo on go zamorduje jednym strzałem i tak. A jakbym zrobił Dzidziadona, zostawił go tutaj i spróbował uśpić chociaż tego Masquerade'a. I tak zginie w tej turze, a tak to przynajmniej... za wolno jest. Tutaj ktoś jeszcze napisał krytyka. Na czacie coś prawie tak silnego jak P w kwadratowych nawiasach. Ważne. Ej, chłopaki, macie w domach Globus Polski. Ważne. To proszę się tłumaczyć teraz. Nie, ale mam Polski? Zeszyt w kółka tylko mam. Zeszyt w kółka. Mam paszport Polsatu. Też mam paszport Polsatu gdzieś. Miałem kiedyś Globus. Fajnie było sobie jeździć po świecie. Globus Polski? Po Polsce się Globusem tak, Polski. Tak, tak. Nie, bo Polska jest całym światem moim. Wybrnąłeś. Jaka cebula. Polska jest Winkelriedem narodów. Właśnie przez takich ten kraj nie może ruszyć z miejsca. Bulactwo, takie robactwo. Takie robactwo, to takie jesteś. No podobny nawet. Tylko bez wąsów. To dorób tam. Czy on może przestać używać tego ataku? Właśnie nie mam kurde z czego. Kiedyś miałem takie przyklejane, bo teraz będzie anegdota z dupy. No. Kiedyś kręciłem. Zostawiam tam może. Idę kasikę. A ja będę zamawiał gości. Myślałem, że grę powiesz, to ja zamawiam Ubera. Ten, że kręciliśmy film fabularny na studiach i znaleźliśmy gościa, który był podobny do Freddiego Mercurego. I zmodyfikowaliśmy specjalnie scenariusz pod niego, że musi być Freddie Mercury, bo gość był zbyt podobny, a był gotów zagrać za darmo, więc to idealny deal. Tylko, że zgolił wąsy akurat w dzień zdjęciowy i musieliśmy szybko kołować, takie ze śmiesznego sklepu. Ale czekaj, bo on wiedział, że będzie grał Freddiego Mercurego i... Tak, bo sprawa wyglądała tak, że szliśmy na przerwie obgadać jakieś sprawy scenariusza z kumplem. I po drodze zobaczyliśmy kolesia wychodzącego z psem. I kumpel mówi, że ten koleś wygląda jak Freddie Mercury, dawaj go do filmu. No i podbił normalnie do typa i powiedział, dzień dobry, jest pan podobny do Freddiego Mercurego, jesteśmy grupą studentów, kręcimy film. czy jest pan gotów wystąpić? No i się zgodził. Fantastyczna historia. Ale czemu zgolił wąsy? Nie wiem. Akurat mimo tego, że się z nim komunikowaliśmy i wiedział, kurde, jak wygląda Freddie Mercury, to wymyślił, to jutro zdjęcia, to się ogolę. Teraz golę wąsy, będę chciał dobrze wyglądać. Teraz wygrasz to teraz w końcu, czy...? Nie. Czemu on zaatakował od razu? Ej, co się stało teraz? O co chodzi? Dlaczego tu jest pająk? Nie, dlaczego on mnie zaatakował, jak był koniec tury? To mamy jakieś... Nie wiem, może się wyłączyłem znowu, ale byłem przekonany, że to był koniec tury i on mnie zabił po tym, jak wyszedł z Pokebola? Co? Jestem chyba zbytnie trzeźwy, żeby to ogarnąć. Dobra, touch teraz. Hyper Potion na kiełbasę. I to jest Pokemon... Jak starter wygra tę walkę, to ja będę po prostu zaurany. Teraz patrz, bo to jest Pokemon Robak. On będzie słaby na ogień. Bardzo słaby. Wola Boga! Teraz będzie, patrz. A to mi ci napisał, dlaczego cię zaatakował. Bo jak używasz Giga Impacta, to musisz odpocząć. Aha, to dobra. No widzisz, no ja wiedziałem. To plus dla tego pana, moda trzeba mu dać. Nintendo Switch. Muka go zamieci. No to tak, teraz robimy specjalną taktykę, która się nazywa... Myślałem, że się nazywa nie mam już. Dobra, żeby nie zabił teraz tego... Jakby nie zabił go tą jedną turę.
To bym jeszcze zdążył wyleczyć tego Snorlaxa. Archon, czytałem ostatnio wywiad z tobą z In Poland. Bo to chyba no, bardzo, to bardzo, to bardzo chyba... stary wywiad. Nie pamiętasz, że udzielałeś pewnie. Pamiętam, że udzielałem. To chyba było z półtora roku temu, albo z rok temu. Myślę, że dawniej. Bardzo mi miło. Arneu w TVN24 biznes. Nawiązuję do tego, że materiały o ludziach robiących rzetelną robotę. Chciałem powiedzieć, że się przeterminował już dawno ten materiał. Ja widziałem redaktora Dorczenzo na kanale PlayStation Polska. Z Achrn EU. Słuchaj, Arszą. Update robisz? Update'uj to. Bo jakbyście się ruszyli gdzieś. Arhan, ale pamiętasz, jak Arneu było w TVN24 biznes chyba? Pamiętam, bo tam był ten All Your Lives czy coś tam. No. To było. A pamiętasz, jak ten chcieli wykorzystać materiał do reportażu na temat Mario? Pamiętam, jak chcieli. No kiedyś się tego nie zrobili. Arhan, jakieś plany dotyczące Horizon Zero Dawn, czy przez Switcha nie będzie czasu? Mam nadzieję, że zdążę z recenzją Horizon. To 3 tygodnie do Horizona? No na początku marca też wychodzi. Ja kolekcjonerkę zdecydowałem się jednak wziąć, a nie limitkę. A co jest w kolekcjonerce fajnego? Figurka. Nie, chyba kolekcjonerki jest... nie biorę. Ale to jest figurka Gentle Giant, jeśli mnie pamięć nie myli, czyli tej samej firmy chyba, która robiła figurkę Drake'a z ostatniego Uncharted. Oni robią przyzwoite rzeczy. A co przedstawia figurka? Lasie czy dinozaura? Lasie stojącą na pokonanym dinozaurze z łukiem i można wetknąć z niego kilka strzałów, więc wygląda całkiem przyzwoicie. A dziurale ubrana to tak, wiesz. Może ubrania są opcjonalne, słuchaj. A w końcu z tą kolekcjonerką Residenta co się stało? Odwołali i tyle? UK ją odwołali chyba kompletnie. Zresztą ona była ekskluzywna dla jednego sklepu, więc jak Game ją odwołał, to... Ale co to komu? W tej kolekcjonerce nie było gry, więc... Kupiłem steelbooczek. Jeszcze nie miałem czasu go odpalić. Ale przynajmniej przeszedłem The Last Guardiana w końcu. Też taki horror. Grimson, a ty planujesz wszystkie Metal Geary na live przejść? No, teoretycznie sprzedaliśmy na gramytatywnie maraton. I są maraton jednego. To będzie bardzo maraton krótko, to będzie półmaraton. A czy inwestorzy wiedzą, że w pewnej części się znajduje dość długa cutscena, która zajmie ci połowę live'a? Nawet nie wiem, o której mówisz w tym momencie. Dobrze, to jeden cały livestream możemy... Pamiętaj, że w czwórce na przykład trzeba przesiedzieć całe napisy końcowe. No, to też, no. Będziemy grali... A potem obejrzeć bardzo długą cutscenkę. No może będziemy grali w bierki w tym czasie, nie ma sprawy. Zagnieździmy livestream w livestreamie, zapuścimy sobie coś jeszcze innego. Jeszcze musisz zrobić koniecznie na live'ie i to całkiem, żeby nie było, że oszukujesz. Ten easter egg z śmiercią ze starości. No, w trójce koniecznie. Czyli co, skończymy live'a i wrócimy... Nie musisz nawet przestawiać daty. Możemy po prostu wrócić. Problem z tymi streamami polega na tym, że one nie będą miały regularnego terminarzu, tak jak poniedziałki na przykład, bo ja będę pracował, więc możemy to robić tylko w moje dni wolne, albo robić to naprawdę późno wieczorem, co się mija z celem. Albo możecie wpłacić dużo donate'ów, żeby grę rzucić w pracę. Rzucam robotę i robił pełnowymiarowo live streamy z Metal Gear aż do śmierci. A pełnoetatową kamerę już... To będzie niezły easter egg ze śmiercią. To będzie bardzo krótki livestream, jak tylko do śmierci. Menadżer szybko się ucieszył, jak wracam z urlopu i na dzień dobry wypowiedzenie kładę na biurko. No, jeszcze w takim, wiesz, słomkowym kapeluszu. No. Koszula hawajska. Zasmakowałem prawdziwego życia. Będę streamować gierki na... Nie no, Metal Geary będą... O ile będzie to możliwe raz w tygodniu, po prostu za każdym razem w inny dzień tygodnia, prawdopodobnie. Czasami może będzie częściej. Być może, ale postaramy się. Raz w tygodniu powinniśmy dać radę, ja pracuję teoretycznie quasi-losowo. Postaramy się z wyprzedzeniem informować o tym, nawet na parę tygodni do przodu, jak to będzie, jeśli to będzie możliwe, w który dzień tygodnia w danym tygodniu będzie ten livestream. Zaktualizowało się wreszcie.
Artysta chyba któryś już z kolei pyta, czy będziesz kupował kolekcjonerkę TKNA 7, ale to chyba nie jest... Na tę chwilę nie mam takich planów, ale wszystko się może zmienić. Najbliższa kolekcjonerka to będzie chyba Numenara, nie? Bo ona wychodzi jakoś tak. Jak tydzień z hakiem? 28 lutego wychodzi Torment i kolekcjonerkę... Zobaczyłem ten fabularny trailer i się napaliłem trochę. Powiem ci, Archon, że po raz pierwszy w życiu tak bardzo czekam na recenzję czegoś od ciebie. Co, tego Tormenta? Tak. A to jeszcze nie mogę powiedzieć teraz, jaka będzie recenzja, już nie będziesz musiał czekać. Już trailer obejrzany. Już obejrzałem. No ale ja chcę taką, wiesz, taką bardziej mainstreamową, nie taką dla mnie. Chcę porównać punkty widzenia. Dlaczego moja będzie mainstreamowa nagle? Bo będzie po zagraniu. Okej. Okay. Myślałem, że mi mainstream? Myślałem, że mi zarzucasz, że ja nie mam jakiegoś doświadczenia z RPGami albo coś. Nie, mainstreamowa dlatego, no bo dla mnie to jest taka, wiesz, taka po obejrzeniu, po odfoliowaniu co najwyżej. Dekakura, no. Dekakura przypomniał mi, że Nier też wychodzi całkiem niedługo. Chyba w marcu, nie? Nier Hot Pantsu Action też zapowiada się całkiem przyzwoicie. Możliwe. Jak ktoś lubi dziwne japońskie gierki, tak naprawdę dziwne japońskie gierki. Dobra, jestem online, Angel. Dobrze. Wysyłaj to teraz mi... Powiedz mi, co mam zrobić. Iść do tego śmiesznego pałacu teraz, tak? Tak, wszystko nie. Co podobne do Baldura będzie miało 9 na 10, więc nie będzie to zaskoczenie. W marcu wychodzi. Ale na przykład ja recenzowałem już Baldura tego Enhanced Edition i powiedziałem, że to jest straszny klocek, więc... Nie ma... Archon, co mam kliknąć, bo nie pamiętam. Czekaj. Mass Effecta nie kupuje całe szczęście, więc... Jesteś podłączony już? Do sieci? Znaczy ja mam odpalone wszystko, Wi-Fi jest. No to po prostu musisz zrobić listę ludzików. Tam ta ikonka ludka na dole. Nie, czekaj, nie ta. Ta obok? Czekaj. Tak, te trzy kreski co są, żeby zobaczyć listę ludzi online i tam powinienem się pojawić ja. Ludzie, nie kupujcie tego Mass Effecta, poczekajcie na jakieś recenzje. Ale gdzie? W Pokémon Festival Plaza czy gdzie? No jak jesteś, tak, w Festival Plaza, to na dolnym ekranie Masz ikonki. Dobra, no to już wbijam. Ikonkę trzech kresek i będziesz miał listę trzech ludzi. Trzech króli. I tam robisz... You can check players, coś tam. I tam robisz X-em... Refresh, aż się pojawię ja, albo aż mi się pojawisz ty. Metagram Solid przekazuje 5 zł i pisze BROTHER! Masz ARN-EU, rozumiem. Bardzo pseudonim. Prawdopodobne. Znalazłeś mnie? Czekaj, guest list, ja VIP list, blog list. Widzę pełno ludzi jakiś. Jakbym był, to bym był na górze listy. I na pewno jesteś online? Połączony? Kliknąłeś na tą ikonkę, żeby się połączyć online? Tak. Pokaż, mi się wydaje, ale zrobię... Pokaż całej klasie, się pośmiejemy. Dobra, to zrobię to jeszcze raz dla pewności. Powinno być napisane Connected to the Internet. Co on na koszulce? Dostałem ją od ciebie. To jest koszulka Ninja vs. Pirates, z tego co pamiętam. A włączyłeś 3DS-a? Bardzo fajne koszulki są na Other T-shirt teraz. Dzisiaj akurat? Ja tam kupiłem tak. Całą masę koszulek od nich, ale ostatnio nie zaglądałem, co mają. Bardzo fajna jest z Deadpoolem, crossover Borderlands. O, jesteś. I z Tulu. Widzę cię. Mówisz? Dobra, to teraz widzisz mogę mnie? Teraz idę do Florida i cię mogę tradeować wreszcie. Zobaczę te koszulki. Dawno żadnej nie kupiłem. Wyglądasz mi na kogoś, kto lubi Cthulhu, więc tu masz dwie dobre co? Przepraszam nawet. Jak mam to potraktować? No i teraz musisz zatwierdzić i dać mi wszystko. A jaki adziorek mały? Jaki mały adziorek? On to zbyt często słyszy, nie przypominaj mu. Adziorek. That's what she said. Mlem. Patrzcie na to. Na konsoli tego nie zrobisz. Ale czekaj, bo u mnie chyba wyświetla inne koszulki. Jakieś potworki, coś z animu. Zanimu najlepszy. Co mi dasz? Łapka. Ja ci mogę dać Hillary Clinton. Albo mogę ci dać... Patrz, jaka Hillary Clinton wygląda jak pani prezydent. Mogę ci dać coś, co jest dobre na chrząszcza i ci tam... Chrząszcza? I zrobi co trzeba. Aż zostać Janusza? Nie, Janusza zostaw. Ariadosa. Ale serio, Firoła mi dałeś? Na 44? To ma mi pomóc? Otrzepnie drillpackiem tego baga i umrze.
Jakby to był mój jedyny problem w tej walce. Dobra, to na pewno no zadziała. To co byś wolał? Dobrze, niech będzie, zadziała na 100%. Ja ci ufam, ty jesteś specjalistą od Pokémonów. Co może być nie tak? Jestem ekspertem, proszę zadawać pytania. Ile jest 100 razy dużo? Nie umiem do tylu liczyć. Chciałem zadać trudne pytanie matematyczne, ale nie umiem do tylu liczyć. A co jeśli któregoś razu grem będzie miał tylko czas w poniedziałek? Ja mam 2 dni wolne w tygodniu, więc nie sądzę, żeby taka sytuacja nastąpiła. Dwa nie razy będziemy, w poniedziałek. Nie będziemy no, panie grę. Nie grać między poniedziałkami. W tym tygodniu będzie miał pan aż 3 dni wolnego, a wszystkie w poniedziałek. Poniedziałek. 24 godziny, 3 razy 8. No co, 3 zmiany, nie? No. 24 godziny. To jak 3 dni wolnego w jeden dzień, kurde. No. Powinienem firmę otworzyć. Zrelaksujesz się jak nigdy. Problem z tymi Odertis jest taki, że jedna mnie bardzo korci i została godzina, a ja miałem oszczędzać w tym miesiącu. I to jest problem. Po prostu inny. Rozwiązanie jest takie, że wyłącz stronę. Koniec. Z drugiej strony kolega mi kasę wisi. Byłby to problem, rozumiem, gdybyś na przykład był teraz topless na streamie i się, o kurczę, nie mam koszulki, a została już tylko godzina. Chciałbyś. Ja myślałem, że tak się sponsorów na Twitchu zdobywa. No jak jesteś dziewczyną, to tak możesz znaleźć sponsorów na Twitchu. I na innych serwisach z kamerkami. O kurczę, nie mam koszulki, ale zaraz założę, chyba że wrzucicie trochę donate'ów. Na Odertis została jeszcze godzina i kusi mnie, żeby kupić, ale jak będzie dużo donate'ów, to będę zajęta i nie kupię. Ech, ty śmiesz, kuty. Teraz patrz, ech. Ja chyba tego Firoła nie włożyłem do drużyny. No chyba to jaja robi. Spokojnie, dzięki za suba, Juny. Spokojnie, możesz chłopiec Guzma nas oszczędzi. Będzie koło Puebland z Gremem. No, Grem, jak ran, boss. To ja się tutaj tak nacharowałem. Update konsoli specjalnie zrobiony. No. Dobrze, chłopcze Guzma, jedziemy. Dobrze nam idzie. Śmieszniejsze jest to, że nie zapisałem, więc... A nie, kaszanka jest zapisana, dobra. Tyle dobrze. To tak. Weź zresetuj czy coś. Please. A tym razem na pewno mu się uda. Przy wymianie się zapisuje przecież. Pierwsze wrażenie, Szybciej pójdź. Ale teraz wygram. Patrz. Ten. Tam teraz ucieknie. To jest wszystko? Nie uciekł. Grasz tą samą taktyką co zawsze. Nie, bo ostatnim razem tu zrobiłem Z-Power. Płakać mi się chce trochę. Brawo po prostu. Dobrze, brawo na Garchon. Fajnie będzie nam się w tego Metal Geara jutro grało, bo nikt z nas nie pamięta tej gry. Będzie zabawnie. Metal Gear Alzheimer będzie. O, teraz uciekł. Tak miał zrobić w zeszłej turze. W zeszłym roku. Oj, teraz jest Pinsir, idealnie. Metal Gear Sklerotyk. Nawet ten sam skrót by był. No i tak go nie pokonasz, no co ty się tutaj stroszysz? Ja nie pokonę. Otrzymaj mi konsolę i zagraj. Ja nie pokonę, patrz. Nie wytrzymię! Idź być łysy gdzie indziej, co? Wystarczy, że zacznę robić... Już nie będziesz taki cwany. Będziesz prosił, żebym przestał. Albo puszczę kran w tle, żeby cię dekoncentrował. Właśnie jest taktyka, bo kiełbasa, on jest super efektywna Pinsira. I on teraz zrobi swój Firefang. Tyk? Nie. No chyba nie. Nie! Na pewno będzie miał szansę. No? I patrz, pyk. I teraz Firefang go zabije. I teraz trzeba zmienić Pokemona, bo on nie zrobi Ariadosa, bo Ariados też jest słaby. Więc on zmieni teraz Poxa na Golisopoda.
Chociaż Golisopoda mógłbym zostawić, bo on będzie szybszy pewnie. No ale mamy jeszcze te revive'y, dobra. Zostanę... I... Dobra, kiedyś zamknę to. Ale czy on znowu może użyć First Impressions? Bo został wystawiony teraz, czy nie może? A jakbym użył trash na niego, to go powinno zabić. I nawet mocno zaorać następnego. No ale pewnie zaatakuje... Nie, dobrze, zaatakowałem pierwszy. Ups. No nie strzymie. No i siury. Prawie wyszło. To jest jakaś specjalna. A jak będzie wyglądała kwestia spoilerów na maratonie? W sensie w grze, no to na tym polega maraton, że się pewnie przechodzi całą, a na czacie no, to czat pewnie wszystkim moderowany. Wiecie co, ja nie wyobrażam sobie, żeby można było coś zespoilerować w Metal Gearach, jak się jest na maratonie Metal Gearów. Te gry są dość stare mimo wszystko, więc wątpię, żebyśmy się musieli przejmować spoilerem. Jak ktoś bardzo się boi spoileru z Metal Geara, to sugeruję chyba nie oglądać maratonu Metal Gearów. No moglibyśmy ewentualnie... Albo bez czatu oglądać. Karne siusiaki rozdawać za spoilery do piątki, no bo to jest w miarę świeży tytuł i nie wszyscy pewnie jeszcze mieli okazji zagrać albo skończyć. Zwłaszcza, ale ktoś może będzie chciał... się ciągnie... Może ktoś będzie chciał poznać całość właśnie na maratonie. A to zanim dojdziemy do piątki, to minie parę miesięcy pewnie, więc... Więc już będzie stara, więc będzie można. No. Aha, zapomniałem o tym Pokemonie. Zaraz przyjdę. Bo tu się i tak nic ciekawego nie stanie. Pół minuty. Powiedział, co wiedział. No nie. Deal with it. Nie wiem, co ja mam zrobić. Masz pół minuty, taki... żeby wyłączyć Adziora, żeby się zaskoczył. O, chciałem coś z paraliżem. Może go sparaliżuję. Jak go sparaliżuję, to go będę mógł zabić. On go nie sparaliżuje, bo on mnie zamorduje jednym strzałem. Oj, świetnie dobrane party tutaj. Wszystko jest słabe po prostu. Kubasa nie żyje. Widzę, że jest przełom. No, wezmę go, strzelę zaraz. Ktoś pyta, czy będziemy mieli premierowy stream ze Switcha. Być może, prawdopodobnie. Jest na to szansa, całkiem spora. Ale nie mogę obiecać, bo nie wiem, czy dojdzie na premierę. Z Nintendo to nigdy nie wiadomo. Amazon powinien sobie poradzić. Chciałbym w każdym razie, więc... Ale mi ten twój Firo pomógł. Mówiłem, że nie coś innego. Mam nadzieję, że to Grem będzie grał. Z tobą duchem. Nie, to Archon będzie grał. No właśnie tu na czacie jest, że mają nadzieję, że to ty, bo jakoś w Archona średnio wierzą. Dobrze mu szło ostatnio w Twin Snakes. Słyszałem. Miejmy nadzieję, że będzie mu lepiej szło niż w Pokémony, jeżeli gra dla dzieci go pokonuje. A swoją drogą, Gremson, widziałem ostatnio, to zabrzmi dziwnie w kontekście twojej ostatniej aktywności, aha, ale widziałem ostatnio twoją recenzję. Panie, aż tak daleko archiwum materiałów przeglądasz? Killer is Dead mianowicie. O, to faktycznie starą. I kurde, ciekawa gierka bardzo. Śmieszna. Co prawda... W połowie odpadłem, bo już mnie nudziła trochę, ale jest bardzo fajnie pochrzaniona. No, jak się lubi pokręcone japońskie klimaty, to idzie nawet tą powtarzalną walkę wytrzymać, ale to mówię, trzeba lubić takie rzeczy. Ale jestem fanem Sudy i strasznie na przykład mnie jara to, że mają wrócić do No More Heroes, bo ja lubię taką dziwaczną japońszczyznę. Lubisz kaziroctwo. Zabawa dla całej rodziny. Nie wiedziałem, że przeglądałeś też moją historię na Pornhubie. To nic się nie ukryje. Mam dać jako pierwszego w party, czy... A naprzód wychodzi zawsze Golisopod? Tak. To spróbuj.
Raczej od jednego strzału ci nie zginie. Ale przegrzeje ci się głowa od tego i będzie szło ci gorzej. Tak zrobimy. Myślałem, że Slowbro wywalisz. No ale Slowbro ma chociaż jakiś super efektyw atak na cokolwiek. I jeszcze ma tego Jona, który nam prawie uratował dupę ostatnim razem. A panienka z ładnymi udami niestety ginie na strzała, nic nie może zrobić z żadnym z tych Pokemonów. A ten, i ona się nie da wpuścić na Golisopoda, nie? Bo on jest za szybki, walnie chrząszczem tak. I on jest psycho i umiera. Walnie chrząszcz. No, ona nic nie może zrobić, ani razu jeszcze nic nie zrobiła, jak robi to jest na wszystko not very effective, niestety. Szkoda, ma fajne uda. Gram podniecające Pokemony. Nie? No a co? Wyglądam na podnieconego? Ale w sumie... Nie widziałem jeszcze Lego Batmana, możliwe, że zobaczę w przyszłym tygodniu. Nie, mam nadzieję się jutro wybrać, bo wtorki zazwyczaj ten dwa filmy pociskam w kinie. A tak swoją drogą polecam The Founder, czyli Mac Imperium. Słyszałem, bardzo fajny kawałek kina. Słyszałem, że fajne rzeczy. Ja jeszcze mam Birdmana do nadrobienia z Keatonem. Mac Imperium jest spoko, bo wydawało mi się, że to jest po pierwsze reklama McDonalda i że to będzie takie robione, wiesz, na pałę strasznie i po łebkach, żeby tylko, wiesz, markę sprzedać. A nie dość, że to jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony film. Znaczy nie tam, że przełomowy i ola Boga i najlepszy film na świecie, tylko po prostu dobrze zrealizowany kawał kina. To jeszcze wręcz się ma... Nie ma się ochoty iść do McDonalda po tym filmie. Potrzymaj mi kurde burgerka. Ja myślę, że obejrzę ten film, bo jestem wielkim fanem hamburgerów. Będę zachwycony. No w sumie film ten, jesteś targetem ewidentnie. Super Size Me, tak? Wygląda jak target. Super Size Me było fajne, bo też były burgerki. Patrzyłem i tak się cieszyłem, tam 3 miesiące leżały i się nie psyły, tak jedzenie normalnie marzeń. Mam w lodówce od 3 miesięcy prawie hamburgera i takiego w paczce i żal mi go wyrzucić. Przeterminował się w grudniu. No zobaczymy. Tak, aż tak golenie. Aż tak golenie. Co ten Firo mu zrobi? Coś mu nam zrobił. Tyle samo co ten Zet mu w ostatnio. O kurde! Się rozsypały wszystkie dzidzie. Ej, Grunie! Co się stało z tymi gruniami, które wyleciały? John mnie zamordował. Do takiego grindera i burgerki. Drill pack, Firo! Znowu klatkuje. Widzisz, jakiego mam potężnego ptaka? No, już zginie. No, ale dobra. Miał priorytet, więc... Teraz go zmienię, żeby go wyleczyć. Czekaj, a R/ czy Aerial Ace to jest ten quick attack tylko latający? Aerial Ace. R/, ale tylko R/ jest super efektywny tutaj. Wiem, ale wiesz, byś mógł wtedy huknąć, jakby to był Aerial Ace z tego, z Mirror Move, ale no, nie był. Niestety. Spokojnie. Wyleczę Firoła. Kaszanka powinien to tak ze dwie tury wytrzymać. Protank, jak zwykle. Super mu starczy? Szybka matematyka. Będzie hyper. No, znowu to first impression, wkurza mnie ten atak. Dobra, zobaczymy, czy mu coś zrobię. Nope. No, warto było. No ale dobrze, mamy tego Firoła, nie? Zobaczymy. Drilluj go. Ktoś pytał tego tajemniczego streamera z Gramburgera. No i zaorane. Nie wiem, o kogo chodzi, kto to jest. Jakiś tajemniczy, zły brat bliźniak twój chyba. To chyba nie, to jest ten Martin Lechowicz? On ma kanał na... O fuck, zrobiłem ale, keep fighting. Ale wyciągnąłeś teraz, Jezu. Co? Antka. Antka?
Co ty w ogóle mówisz, człowieku, dzisiaj? Antyk. Antyk emigrant z Onetu. Kojarzysz Antyk takiego? Emigrant. Nie, kojarzę tylko ten... Tam było dwóch takich gwiazdorów. No. Jeden pod sportowymi newsami się... Jak on się nazywał? To z 10 lat temu było. To już nie moje czasy. Jasiu Śmietana? Dobrze pamiętam. Był, ale to dalej, dawniej niż 10 lat temu chyba. Dla mnie 10 lat temu to jest, wiesz, 99. No tak jak dla mnie. Ariados. Nie. Jasiu Śmietana był genialny. Czemu on jest super efektywny na wszystkie a te Pokemony? A potem jeszcze był Czuły Wojtek. Czuły Wojtek też był, faktycznie. Jakim cudem ja to pamiętam? Mówiłem, że przejdę! I wy mi nie ufaliście, że ja to przejdę. Potrzebowałeś do tego cudzego ptaka. Nieźle, tylko godzina. To jest tylko dowód na to, że potrzebny jest czasem cudzy ptak w życiu, żeby dojść do czegoś. To jest lekcja wychowania do życia w rodzinie. Easy game, easy life. Co jeszcze było popularne, jak był Jasiu Śmietana? Nie wiem. Backstreet Boys i Just Five. NSYNC. Co chłopcze guzma? Teraz jeszcze będzie jeden boss fight, nie? Zrobisz jakiś save czy coś? Już zrobiłem. Chyba. Jesteś pewny? YOLO! Ja nie potrzebuję save'ować. Gram bez skuchy. O, to jest moja waifu. I jej córka, czyli też moja waifu. W sumie to tak to razem... technicznie jakaś nieradztwo jest, czy jeszcze nie? O, o, teraz będzie akcja. Fajny ma ten... Ty czasem nie rąbnąłeś spoilera teraz? Ej, może? A to nie wychodzi akurat... Absolutnie nie do przewidzenia. Tak. Mi się wydaje, że to wychodzi dopiero jak tam jest tak. trochę inny świat. Co to jest za fala? Za emota? To jest... Dorian, witam. Czemu wygląda jak Trump wersja Batmana? Z tą grzywką powiewającą na wietrze. Faktycznie. No, to widzisz, teraz się właśnie wychodzi, że to jest jej córka, więc wszystko gra. No, to sorry. Nie było spoilera. I wyszło, że ja zrobiłem spoiler, że potem jest inny świat. Ty to wiesz, jak to wszystko wyreżyserować, żebym to ja miał przyjebane. No, to zawsze. No więc to jest mama tej dziewczyny i ta mama jej nie kocha. Drama. Ona bardzo by chciała, ale no, sorry. Ona by bardzo chciała, ale ta jej córka jest... Nie jest, jeszcze tak silne ma za małe. Jak Pokemony, więc przykro mi. Ale fajne jest. Córka czy matka? Obie. Matka jest po 40, więc nie wiem jeszcze, czy jeszcze nie muszę poczekać parę lat, żeby... Od kiedy ty nie lubisz milfów? No wszystko lubię. Tylko... Jak patrzyłem na twoją historię na Pornabie, no to tam sporo było. Popatrz na niego! Internalizuję swoją opresję teraz. Mocne słowo jak na 8-latkę. Ej, Neko mnie tam molestuje. Grę wkładaj bluzę, sierota. Nie jestem sierotą. Przeczytam za pierwszym razem grę wkładaj w buzię. Mama przyszła, koniec imprezy. No, jak mama mówi, to trzeba się ubrać, synku, przyniosła się specjalnie. Boże, jak dobrze, że ja nie mam takiej mamy jak Grym. Ciekawe, ile szwów puści, jak spróbuję to założyć na siebie. Grym są jeszcze, wiesz, tak zrób teraz. Nie wyprostuję. Żeby dobrze leżało. Cię tak siedzi. Pika! Ja muszę to ściągnąć z siebie. Zaraz to popruję. Możemy się wymienić, bo jestem szczupły, maleńki, to się w to bez problemu. Ja taką pokę pelerynę sobie zrobię w takim razie. Nie, weź Gremson, zrób tak.
Jak masz założoną. Zrobiło mi pocket t-shirt wtedy. Nie no, miałbyś pocket t-shirt i takie, wiesz, galowe rękawki, co kobiety noszą do sukienki. Albo jak Allen Iverson, jak kto woli. O, tam jest zamrożony Pikachu, what the fuck. Wiesz, Graham, to jest Allen Iverson, nie? Nie jest to jakiś wrestler czy coś? Bo tak brzmi trochę. Prawie, koszykarz. A, koszykarz. To jest najpopularniejsza rozrywka w Polsce, więc bardzo łatwo wiedzieć, kto się jak nazywa. A co, wygrywamy znowu w jakimś sporcie? Że już nie skoki narciarskie, już nie strongman. No, teraz Adzier jest specjalistą od koszykówki, bo wygraliśmy jakiś mecz pewnie. Okej. To ma sens. A nieprawda, ostatnio w skokach znowu cisnął. Znowu mamy sport narodowy? Mam w Deluxe Ski Jump. Esport. Na pewnym Q&A na R&D.TU trochę czasu temu podejrzewam o homo. Kogo? Adzior, pytanie do ciebie i ekipy. Ekipa, słuchajcie, jest pytanie. Mm. Proszę nie pajacować, proszę o powagę. Czy odebraliście Munium Z, który jest rozdawany dla użytkowników Pokémon Bank? Nie. 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 Dziękuję. Można się rozejść. Kolejny zadowolony klient. Następny. Dobra. Ona jest zła. Polska mistrzem Pokémon. Polska mistrzem Polski, jak zawsze. Naród wspaniały, tylko ludzie. No. Polacy. Same Polaczki, nie? W tym kraju. Tragedia. Przed Adzior to już nikt na Grema nie zwali. Nic dziwnego, że was potem posądzają o jakieś... Homo? Dalej nie wiem kogo. Nie wiem. Ja dalej nie wiem, o jakie zwalenie chodzi. Ej, Grem, patrz jak ja proszę autora o doprecyzowanie pytania. Widzę, czy ciebie Sowa patrzy? No na tym, na streamie. Zaraz obok ciebie. Dobrze. Sowa na ciebie patrzy. Myślisz, że poluje? Popatrz na Sowę. Pokasowy. A czeka, ładna ona jest. A to nie, to jest galareta. Ale w sumie. Oglądałeś American Pie? Oglądałem. Nie, ale wcale nie śmieszny jest to. Znowu. Film dla dzieci. Poważni ludzie się z takich rzeczy nie śmieją. O kurde, leci ten, ludzie. Patrz, Goku. Teraz będzie Dragon Ultima Ball. Weapon. Ty. Mógłbyś podłożyć, przydałoby się ten. A to Pokenado jest? Pokenado, tak, to będzie film nowy. Uwaga, czekajcie. Kadogantes, pozdrawiam serdecznie. Człowiek, któremu sprzedałem, znaczy najpierw nie byłem z nim na piwie, a potem sprzedałem mu 3DS-a. Więc pozdrawiam również serdecznie. Potem miły wykaz w paroku. Potem sprzedałem mu kosę i miałem 3DS-a i kasę. Mówiłem im, że nie słychać. Dobrze się bawiłem. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to że w domyślnym rozmiarze czatu pierwsza linijka wypowiedzi Kadogantesa wygląda adziorski: hej Adzior, pozdrawiam ja i twój stary. Jest mi gorąco w głowę. No, braku włosów. Du-du-du, just a kahuna doing kahuna things. Wait, this disturbance I feel. To jest ta legenda? Nie, to jest Ultra Bestia. Ej, to jest Clash z Fox Kids. Ale powiem wam, że przestawić się z powrotem na opóźnienie czatu Twitcha do streama to będzie kurde wyzwanie. To jest niecałe 15 sekund, nie narzekaj. Za moich czasów ale trzeba było wysłać list i jeszcze się cieszyłem, więcej. Że dostałem z powrotem odpowiedź. A ja mam generalnie przed sobą w tej chwili 3 monitory i na każdym z nich jest inny feed z innym opóźnieniem, więc ja na dobrą sprawę nie wiem, na co mam zezować czasem. Na jednym śledzę czat, bo jest najświeższy, na drugim śledzę was. O, jest ten. To patrz na Archonka. Powiedz, żebyś mnie nie kochał. Jesteś najpiękniejszy. Powiem ci.
Ta walka no będzie powiedz, w następnym odcinku, bo cenię sobie nie? Bo w naszej tak przyjaźni skończyło. To, że mogę być wobec ciebie szczery, jesteś nieruchalny. Wczoraj było co innego, ale dzisiaj jestem trzeźwy. Komar Pokémony. O, mój chłopiec przyszedł. Kolejny boss, na którym będziesz umierał 10 razy? No. To są ultra bestie, one przychodzą z kosmosu i w sumie nie wiadomo, czy to są Pokémony, czy nie. To mi się bardzo podoba ten koncept. Jak w Final 7, nawet w 8, potwory z kosmosu, z księżyca spadają. Nie, no bo wtedy wiesz, że są potwory, a to jest coś. Nigdy w grze A graliście w Final 1? Grałem w Final 1. Chyba wszyscy grali w Final 1. Nie wszyscy dobrze wspominają. Doriana nie było na świecie, jak było Final 1, bo on wyszedł w 1986? No elo. Ło! Czy jakoś tak? Czekaj, to mi wtedy aż też cała, nie było na cały świecie. Cały stream zaniepokoił. Ło, Clefable! A masz walczącego? Nie masz Hariyamy chyba. Czy masz jeszcze? Chyba mam, chyba go nie wywaliłem. Ale przecież mam twojego Firoła. Mirror move! Oh, fuck, jest za szybki. O, metronom. No i zamiatane. Po. Metronom kontra mirror move. To będzie walka stulecia. No nie będzie, bo ja jestem za szybki. Chyba, że no to teraz weź mirror move. Teraz i on metronom ma. No dobra. Zobaczymy. A nie, bo używa... nie, ale hała. Myślałem, że on metronoma skopiuje. Beznadziejnie. Spoko, teraz skopiuję Moonblast. Niech tak będzie. No ona ma ponad 40 lat. Ale walnęło. Ja wiem, co robię, Adzior. Tatuś pracuje. Ale te różowe chyba mają dużo ten special defense ogólnie, więc no weź pierdzielni tym drill packiem i będzie pamiętany. Nie, prawie, metronoma. Prawie. Echoed voice. To będzie słabizna. Szkoda, że jakiegoś walczącego nie wypracowała sobie tym metronomem. Bo wtedy na ciebie byłoby mało efektywne, a ty byś ją zastrzelił. No i jakby trener wyciągał Gnata i tak po prostu strzelał w Pokémon. Ej, był jeden odcinek Pokémonu, chyba go zbanowali czy tam ocenzurowali. Naszowi groził koleś na safari chyba. No, chyba na Dzikim Zachodzie było. Że co, było safari, co zrobił? Nie, był gościu taki cowboy, miał pistolety i chciał strzelać i tam strzelał do ludzi. Tak samo był zbanowany, bo James sobie cycki zrobił. Ja bym oglądał ten odcinek. Miss Magius, więc duch. Zwłaszcza jakby James miał 5 lat. Wezmę kiełbasę, duch jest dobry na ducha, nie? Weisenhardt, subskrybuje duch na ducha, owszem. Tylko że Link jest słaby. Teraz rozbije kokoszka. Spadnie, czekaj, uwaga. Znowu zrobi rozpizdziej w tym. Łop, wypadło. Musisz jeszcze raz spróbować. Nie, chyba się nie da dwa razy pod rząd. Ale ty możesz. Ja, ale musiałbym z przeglądarki to zrobić. A, to nie. Nie. Odkryliśmy, że nie da się subować na apce twitchowej, bo on z Amazona tego darmowego. Odkryliśmy, że grę nie umie, i odkryliśmy, że się nie da. Przepraszam. Nie, boję się obrażać... Także i googlał rozwiązanie problemu. Bo boję się obrażać Grema, bo jutro nie przyjdzie na live. Będzie na mnie. No. O, dobrze, sparaliżowana. Dobrze. Teraz musisz ją karmić łyżeczką. Musisz. Sparaliżowana, nikomu nic nie powie. Także... Także co? Także można bić. Po kolei, panowie. Można bić. W sumie to liżesz, no. Dziki Zachód był w jednym, a rewolwer był w drugim. Okej, okay. Już nie pamiętam. Widzieliście tę teorię o tym, że James jest najlepszym trenerem Pokémonów? Jako jedyny ich nie łapie, tylko pyta o to, czy chcą się do niego dołączyć i mimo, że przez swoją naturę są dla niego szkodliwe, bo są toksyczne, to jemu to nie przeszkadza i kocha je mimo wszystko. Nie brzmi jak najlepszy trener Pokémonów, tylko brzmi jak
Idiota! jak połowa facetów w związku. Albo połowa kobiet syndrom w związku. Syndrom sztokholmski jednym słowem. Jak ciepła klucha, jak pantofel. Aha, właśnie, zresztą zapomniałem, że to jest Beware i on jest strasznie silny. To co, Hariyama? Nie wiem w sumie, Beaver? Czym się zabija Beware'a? On jest normalny, czy on jest walczący? Już ci mówię. A, co zgoogluję. Youngster Joy jest najlepszym trenerem i jego ratata. To jest prawda. Beware. Powinieneś wybrać Pokemona, który ma typ. Proszę ciebie, latający. Tak? No. A Firo ma tylko 11 zdrowia, a jeszcze coś? Psycho ewentualnie. To na razie dam Dzidziadona i walkę ostatecznie. Spróbuję wyleczyć Firoła w tym czasie. Wielkie dzięki za suba GTX737. Z GTX od nas forum? Nie wiem, chyba. GTX 9999. Nie ta wersja. O, zostało. Dzidzia wypadnie. W trakcie tego streama mój fanpage dostał 3 lajki, więc dzięki wszystkim. Ja nie mam aż tylu lajków, co Archon subów. Ale to jest kwestia czasu. Ej, Dzidzia bym przeżył, łapek. Z czego z tych 3 osób jedna to dziewczyna, więc... Niemożliwe, 33% twojej widowni. To masz więcej dziewczyn, co cię śledzą na Facebooku niż ja, więc... No, to może ja zacznę jakieś te... Nie zepsuj Simsy tego. Robić, transmitować. W sumie zazdrę. Tak, ten Pokémon jest silny. Ale Dzidziadon też się trzyma, więc na razie zostanę. W tej walce. No, Tyk. Spóki się trzyma, niech siedzi. To miał być super efektywa, tak? No on jest bardzo silny, to jest tank. Widać. Jest jeden z najbardziej wkurzających Pokemonów tej generacji, tak w ogóle. I kolejnego prostu... lajka dostałem, no, dziękuję. Się prawie go się nie da zabić, on ma takie potężne ataki. W sumie go uśpię na wszelki wypadek. On jak tym pierdzielnie... Akurat to nie jest efektywne, więc on ma tutaj pecha. Ale jeszcze ten atak tylko jest... 243 lajki i mam 1000. No to może więcej niż ja. On coś robi. Dobra, Beware sobie pójdzie nyny. Ja nie jadę na fejmie. No i oj. No ale dobrze, bo on teraz pójdzie nyny. O, patrz jak nyna ładnie. Bardzo efektywnie. Teraz, o Jezu, ale to będzie brutalne teraz. Taki power nap. Ja nie wiem, proszę wyłączyć telewizory i odbiorniki wszyscy, którzy nie mają 18 lat, bo to będzie gwałt. Ja bym chciał tak spać, jak pracowałem, to chciałbym mieć takiego skilla, żeby tak stać spać na stojąco i... Był najbardziej efektywnym pracownikiem. Co on dobę mógł pracować? Nawet się nie obudził. Dobrze. O kurde, level up. Mój fantastyczny Pokémon, którego sam wytrenowałem, bo wiedziałem, że tu się przyda, zlevelował. Miss Magius znowu, nie zabiliśmy jej już. Muszę switchnąć. Nie, niech będzie świniak. Co to najlepszy gracz Minecrafta robi? Czapkę nosi. W sumie nie wiedziałem, że jestem CTSG. Pod dachem. Chciałbym być CTSG. CTSG to jest taki luzak fajny. Wszystko ma wyrąbane. Taki kompaktowy w dodatku, wszędzie się mieści. Ale Witę nosi w kieszeni. Tego mu nie wybaczę do końca życia. I o dziwo 2DS-a też. W kieszeni spodni. Jak można... 2DS-a też tak nosił w kieszeni. No takie, mówię właśnie, cegłę że 2DS-a i mu... No 2/3 mu wystawały przecież. 2DS-a spadał na pół. Nie mówiąc już o tym, że zrobił z szarej PS4 podstawkę pod monitor. Jak będziesz drugi raz walczył z tą lożką, to jej Pokemony będą wkurzone. Zwróć uwagę na twarze pokór. Ale CTSG jest przystojny. Dzięki. Ej, ale w sumie grem to co złego w robieniu podstawki pod monitor z konsoli? Z szarej, limitowanej. Z tej limitki, co była super droga, tej co wyszły tylko te rocznicowe. Postawił na monitor. Postawił na niej monitor.
Tej, co aż są mi... warte. Ale gra na niej, ściskało w żołądku, jak to widziałem. Ale gra na niej, czy nie? Na no tym gra, monitorze. No ale... No to w czym jest problem, no? Że konsola warta 5000 zł jest teraz warta 100 zł, no to to jest problem. To monitor tak psuje konsolę? Jak na niej stoi, to tak trochę. A tam, panie. Pierdzielisz. Za górzem chroni, nie? Panie Boczyk. No. Co ten NTSC? Jeszcze jeden. Co ty tam popijasz, Adzior? Guinnessa jakiegoś? Guinnessa, jak nie. Zwierzę. Nie, co? To jest ten... Wygląda jak jakiś stout. Nie, to jest akurat Black Ale, proszę ciebie. No. Okej, okay, to wystarczy. Z żyta zrobią. Idzie waifu, poszło waifu. O, jest waifu! Where's the waifu? ale Archon mi zabronił mówić o piwie na live'ach. No to więc... jest dla dzieci rozmowa jakaś, a nie dla dorosłych ludzi. Co użyć na smoka? Flying, normal czy dark? Płynnie przeszedł w temat dla dorosłych. Profesjonalista. Adzior, co jest dobre na smoka? Flying, normal czy dark? A jak ci powiem, to będę mógł powiedzieć o piwie? No to flying, twoja strata. Będziesz tu siedział i patrzył cały dzień, kurde. Będziesz patrzył, jak mordują twojego ptaka. Żaden z tych ataków chyba nie jest super efektywny. Nie, nie jest. Ej, spoko. A skąd pewność, że to jest smok? Skąd żeś to wymyślił? To jest Milotic. A to nie jest smok? Milotic jest woda. Tylko woda? Serio? No, tak! Nie wygląda. Muszę sobie dorobić sztuczny podbródek, bo nie umiem. Ja mam za dużego neckbearda. No w każdym razie, skoro wygrałem, bardzo spoko etykieta jest. Z takim panem. Mrocznym detektywem. O. To jest piwo z tego, z jakiś... Hipsterskie piwko. To jest dodatek do tygodnika Twój Weekend. Dobra, nie patrzę... Co? To jeszcze wychodzi? Nie patrzę... Nie, zdjęli to chyba z rok temu, tak swoją drogą, i był wielki płacz w internecie. A wcześniej poszło takie, co wy znacie ten tytuł. Nie wiem, w którą stronę mam wracać, bo widzę odwrotnie. Słyszałem, że zrobili taką książkę na podstawie filmu z tego. Książkę na podstawie piwa zrobili. How you can be so awful. Rzeka fajna. 40 paru lat ma. Zmarszczki sobie porobi, jak będzie robiła takie miny. Jak już do tej pory nie ma zmarszczek, to chyba już nie będzie miał. Zresztą Archon jest w stanie dużo wybaczyć. Komu ja nie jestem w stanie... Z Gremem siedzę. Komu ja nie jestem w stanie dużo wybaczyć. Patrz, jaka jest kosmiczna... Ten... Taka kosmiczna szczelina za tym Pokemonem. Zaraz zobaczysz. To ten kanji. Patrz. O nie! Zaraz się schowa w kosmicznej... O! I bierze naszą waifu ze sobą. Nie! Śmiernica Malagi. No, waifu jest niestety w innym zamku. Otworzył się otwór niestety. Już nie zobaczysz szczeliny zagłady. Orodruina się otworzyła. O. Nie, Guzma! No i została norka. Ej, Space Jaina! To jest prequel do Aliena. No i koniec. No i dzięki za to jest endgame, tak? To już jest... No i kredyty teraz, tak. Jest daleko do endgame'u, niestety. Ale bardzo szybko nam idzie ten. Doskonale sobie w zeszłym tygodniu cały livestream siedzieliśmy w tej lokacji i walczyliśmy chyba z 50 trenerami pod rząd. Oho. O, to ten nasz, ten gazowy Pokémon tak ewoluował w taką dziwną broszkę. Nie ogarniam konceptu tego Pokémona do końca. Jest bez sensu zupełnie. Najpierw jest taką właśnie kubką kosmicznego gówna. Gazu, potem się zmienia w taką broszkę, a potem znowu ewoluuje. A potem znowu w gówno. I potem w sumie nie ogarniam, jaki jest ten... Znaczy, tą pierwszą formę rozumiem, że to jest jakaś taka kosmiczna energia, ale
ta broszka do mnie nie przemawia. Ja, ta pani ma duże piersi. No, tak, potem w brochę ewoluuje. Wchodzę na te stronki. No wiem, co to piersi. Myślę, że kosmiczna energia to jest ten jakiś tam easter egg w stronę fanów Stachurskiego albo Krzysztofa Pieczyńskiego. Nie rozumiem tego odniesienia. Nie mam 40 lat, przykro mi. Nie, ale to jest świeża sprawa. Bo jest taki aktor w Polsce, znany także jako Bruno z Na Dobre i Na Złe. Mm-hmm. I on od paru lat zaczął gadać o jakichś kosmicznych energiach, niebieskich krzyżach na niebie i tak dalej, i tak dalej. I o tym, że czarownica na miotle, dlatego jest na miotle, ponieważ to jest symbol utworzony przez kler za czasów inkwizycji. I że sutanny kapłanów są po to, by ukryć niekończącą się erekcję i miotło... Mnie też uczyli w sumie w szkole, że to chodziło o, że ta czarownica latała na miotle, bo tam penisy coś tam. Tak, no właśnie mniej więcej coś takiego. Symbol faliczny jakiś taki. To mnie uczyli tego już dawno temu w sumie, tak apokryficznie. To jest prawda w takim razie, nie ma, a czemu tego Stachurski? że tak się... A z kolei Stachurski nagrał kilka lat temu już płytę, która nazywała się... już ci mówię jak... Tylko sprawdzę swojej kolekcji. Boski Plan, chyba to była ta. I tam latały miotle. A wcześniej w 2009 wydał singiel Jestem Panem Świata, a potem ten, w kawałku było, że jest Jam jest 444. I to Stachurski zrobił taki na maksa popierdzielony jakiś tekst. Czyli jak tutaj, zaraz... Że parafrazował dziady? Nie, dalej nie ogarniam, o co nie, chodziło. On to sam wymyślił. On to sam wymyślił i zrobił kawałek, bo wiesz, on robił taką tanią popowe piosenki o miłości, nie? Kiedyś tam. To ja typ niepokorny i no tak. Ten ofiaruje moje dziewczynie, Róże Europy tam sobie coverował i tak dalej. A potem był kawałek, najpierw było jakieś psychoelektroinstrumentalne intro, a potem mówił, jestem żółtą magnetyczną gwiazdą, którą otacza centralny zielony zamek synchronizacji. Czyli chodzi ci o to, że on jest tą ewolucją tego Pokemona, tą broszką. Bo naprawdę tak. Dalej nie nadążam, o czym my w ogóle rozmawiamy w tym momencie. Bo powiedziałeś, że on jest psychicznym, kosmicznym pyłem, czy czymś takim. No. I mi się to skojarzyło z piosenką Stachurskiego, który mówił, że przez życie prowadzi go białe rytmiczne zwierciadło. A dziura, co ty dzisiaj brałeś? Po moim to jest bardzo specjalne piwo. Widziałeś tego gościa w internecie? Był taki gościu, taki bezdomny, z taką brodą, z takimi włosami. Ktoś tam mu dał mikrofon i on gadał taką opowieść, tam zadawali mu pytania. I mu zadawali, pytali go, where are you? I on na to, I am here! Now! This is the story, the mystery! This is my story. No to tak mi przypominasz właśnie tego gościa teraz. To coś chyba było na jakimś YouTube parcie. Ale w sumie jesteś naćpany. Czy upadłeś jakiś czas temu na głowę? No bo zacząłeś gadać o psychicznym pyłku przerażającym się w broszkę. To mi się skojarzyła, że to magnetyczna gwiazda, która otacza centralny zielony zamek synchronizacji. To dobrze, to prawdopodobnie była jakaś waginalna metafora, więc nie potrzebuje. Ale dobra, ale to jest ten Stachurski. A co ma do tego ten drugi gość? Jak to się łączy? Bo mówią o tym samym. Czyli o różnych kosmicznych, popierdzielonych zjawiskach. Okej. W sumie ugryzłeś to od złej strony, dzidzia spadła. Mówiłeś przed chwilą, że tam wiedźmy latały na penisach. No? Nie wiem, jak to się miało do interkontynentalnej broszki. Sam się zastanów, jak to brzmi. No kiepsko, dlatego pytam. Ale dobra, chyba już rozumiem mniej więcej, o co chodzi. Być może zacząłem to tłumaczyć od złej strony. Nie, ale sporo. Było tłumaczyć od strony drugiej. Maciek i Dorian! Trzeba dzielnie przez 15 minut, żeby odezwać się w właściwym momencie, by mnie obronić. To się nazywa Man of Few Words po prostu. Wiedziałeś, kiedy powiedzieć i za kim stać. Szacun. Tylko coś mi przerwało. Jakbyś mógł powtórzyć od początku w sumie.
Tam od początku od kosmicznej broszki, tak? Tak, tak. Okej, okay, otóż, słuchaj. Pamiętaj o tej niekończącej się erekcji. Chyba moja ulubiona część tej opowieści. To jest część, którą ja dobrze znam, niestety. No kończmy live'a może, świt ma rację. Właśnie chciałem, jak tylko uciekniemy z tej lokacji, ładnie zakończyć live'a. Akurat skończyliśmy. Fuck nie te piętro. Dobrze ci idzie. No. Pojedź sobie tak jeszcze trochę między piętrami. Przebiegnij się trochę. Bardzo mi się chce siku. A może dzisiaj jajko jakieś wykluje? W sumie nie pamiętam, na które piętro mieliśmy iść. Jak ty jesteś monotematyczny dzisiaj, Archon, ja nie mogę. Nic, tylko by sikał i sorry, raz mi się chce siku, tylko przez bardzo długo. Ej, nie wiem, na które. Albo to znowu po prostu. Albo to już drugie się gromadzi. Powiedz mi, Rotom. Everyone is waiting where boats come in. No to tu chyba. Wygląda jak woda. Ale w sumie to mnie... Ten, nie pasuje, że tobie się chce siku, bo ja mam do ciebie sprawę potem po streamie jeszcze. No to z Gremem załatwisz. To faktycznie po streamie. On puści streama, a potem załatwi tę sprawę. Nie ma ich tu. Oszukali cię. Łódki banda, szuka teraz. Banda złodziei decydentów. To jest dopiero old school. No? Ale no, zdodżowałem ją. Let's jestem go. Jestem hardcorem. Ready to go? Yes. A pamiętacie te czasy, że się filmiki oglądało na patrz.pl albo na wrzucie? Nie. Wrzutę pamiętam. Że oglądało ja się pamiętam. Filmy na wrzucie? Znaczy, pamiętam, śmieszne filmiki, taki protok fake tak, właściwie. Pamiętam, że było, ale w tamtych czasach to już było i CDA.pl i były te wszystkie jeja.pl i takie pierdoły. A na CDA.pl były wtedy demo gier i gry pirackie, a nie... No filmiki chyba też te. Były do oglądania. Było setka takich stron różnych beznadziejnych. Maxior.pl jeszcze był. A, ktoś pamięta Google Video. No ja nie wiem. Jest, Google Video było zarąbiste. Oj, pa, jakie cyce. No, za późno. Pony Island, moja ulubiona gierka na Steamie. Nieprawda, Bloody Boobs to jest twoja ulubiona gierka. Ej, kupiłem Bloody Boobs na Steamie. Widziałem to wczoraj. Słyszałeś o tym Major? Albo to, co się tacie wchodzi do prysznica. No to w to nie grałem, ale szanuję, że... Szanuję, że pokonałeś swoje demony. Demon's Souls. W tym miasteczku jest do odebrania Aerodactyl. No proszę. Czy moglibyście już skończyć? Patrz, jaka fajna pani tam na swoim rekinie jest. Hit the shark. Nie, Gruniobot się odezwał. No elo, Gruniobot. On żyje. Dobra, to na tym musimy poprzez... No dobra, to na tym musimy dzisiaj poprzestać. Wielkie dzięki za live'a. Przeszliśmy naprawdę bardzo dużo gry dzisiaj. Wszystko dzięki moim fantastycznym umiejętnościom, wsparciu mentalnym Grema oraz nie ma za co, bo przeszkadzaniu bez... moich kolegów po fachu Adziora. Ptak Adziora i mój ptak to jest po prostu magia, której żaden Pokémon się nie oprze. Tak, to jest połączona moc, która może zdobyć fuzja, rozbić każdą musinę. Będziecie robić fuzję. Będziemy powiedzieć, stykać musinami. Powiem tak, jest to połączona moc, która swoją wspólną siłą może rozbić każdą błonę. Musisz mi swoją drogą polecić swojego fryzjera. Jak będę w Polsce, bym go chętnie odwiedził. Wilkinson Quattro. Przełóż mi trzecią taki rękę do twarzy, włoski. Brakuje już. Dzięki, że wpadliście. To był bardzo interesujący inauguracyjny livestream na Twitchu. Zobaczymy się za tydzień w kolejnych pokedziałkach. Jutro na Digi w torkach z Gremem. W środę na maratonie Engage, a potem to już będzie z górki, mam nadzieję. Miłego wieczoru wam życzymy. Ja idę z Gremem się tam... skończyć. Dobranoc, kochani. Dobranoc. Hejka. Pa, pa. Dobranoc. Dun 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 dun.